Witam Cię, widzę z tej strony Elzarta. Dzisiaj pokażę Wam top 5 setów do Soldiera w Team Fortress 2. Przypominam, że sety mogą kosztować do maksymalnie 1 000. Dziękuję również za donaty, które mi wysyłacie. Dzięki Frog za skinki. Jeśli chcecie mi wysłać jakieś skiny i znaleźć się na początku filmu, to trade link jest w opisie. Następnie zachęcam Cię do subskrybowania kanału i dzielenia się swoją opinią w komentarzach, bądź podaniem jakiegoś fajnego secika do żołnierza. Zachęcam również do używania kodu Elzart na K-dropie i przypominam o konkursie na 500 słów na Glocka Żywiołak Wody. Wybiorę wśród randomowego widza zwycięzcę skina. Bez żadnego przedłużania zapraszam Cię do oglądania. Na miejscu 5 znalazł się set żołnierza samuraja, lekko upośledzonego, ale wyglądającego nie najgorzej, z takimi czapkami jak Kabuto za 1,88 refa, Shogun Shoulder za 3,44 refa, a także Hornblower za 2 refa. Czyli podsumowując, cena takiego secika to 7,33 refa, czyli praktycznie tyle co nic. Na pozycji 4 znalazł się żołnierz z takimi czapkami jak Kuban Bristle za 13,5 refa, Cold Front za 14 refików i kurteczka Chaser za jedyne 7,5 refa. Set naprawdę wygląda fajnie, a całkowity koszt to jedyne 35,11 refa, czyli dużo więcej od poprzednika, ale wygląda naprawdę zacnie. I z tym tempem przechodzimy już do miejsca na pozycji 3 z czapkami takimi jak Świnia Wojny za 2 refa, czapka jest naprawdę śliczna, Artyczna Parka za 10 refa, a także buty Killer's Kit za 7 refa. Wszystko łącznie kosztuje tylko 19 refów. I już zaczynamy z naszym top 2, gdzie znalazł się żołnierz z amerykańskiej leśniczówki z takim wyposażeniem. Czapka Twojego Starego za 2 refa. Broda Kuban Bristle za 13,5 refa i kurtka Classfield Coil za 5,5 refa. A set leśnika naprawdę przypadł mi do gustu. Nie wiem, czy wam też się podoba, ale naprawdę wygląda dla mnie zacnie. No zobaczcie tylko na niego. Koszt takiego zestawienia to 21,11 ref. I na top 1 znalazł się oto taki właśnie set, czyli klasyk, jak to się mówi, z czapkami Halo tu wieża za 2,5 refa, Lord Coxswain 2,66 ref, Bitny Bukanier za 2,44 refa. Po podliczeniu wartości setu to 7,66 refa, czyli dosyć mocna dominacja genetyczna, również cenowa, nad poprzednikami. Jeśli film Ci się spodobał i chcesz więcej kontentu z Team Fortressa lub CS-a, zapraszam do lajkowania i pisania swoich propozycji w komentarzach. Ja jestem Elzart, trzymajcie się, cześć.